Państwa powitać na 23. Przepraszam, jeszcze wchodzi ekipa także, która jest punktualnie i zaczniemy. Zapraszamy, już zaczynamy. Zapraszamy. Po raz 23 zapraszamy Państwa na konferencję Dzień Wolności Podatkowej, którą w Polsce organizujemy od 1994 roku. Była to inicjatywa naszego świętej pamięci kolegi i naszego głównego eksperta pana Krzysztofa Dzierżawskiego, któremu dedykujemy zwłaszcza ten Dzień Wolności Podatkowej, dlatego że jego rozwiązania, które znalazły się finalnie w projekcie zmiany systemu podatkowego i naprawy finansów publicznych w roku 2003, są w części zapowiedzią obecnego rządu, tak jak były zapowiedzią poprzedniego rządu w czasie kampanii wyborczej, że zostaną wprowadzone. Także jesteśmy jakby tym faktem zbudowani, że na razie mamy co prawda samą zapowiedź zmiany systemu podatkowego w kierunku, który postulujemy już nie od dziś. I tak jak co roku, przede wszystkim zacznę może od ogłoszenia, że tak jak tutaj Państwo wszyscy siedzą z nami, od dziś pracujemy i zarabiamy oczywiście symbolicznie już na własne potrzeby, bo do wczoraj pracowaliśmy przymusowo, co trzeba podkreślić, na wszystkie potrzeby rządu. Nasi obywatele płacą nie tylko podatek PIT, który widać i który jest bohaterem, zwłaszcza w momencie wypełniania deklaracji, ale płacą też szereg innych podatków, które nawet nie nazywają się podatkami, a o tym będzie za chwilę w drugiej części naszej dzisiejszej konferencji. Tak czy inaczej, to jest ciągle prawie pół roku pracy przymusowej, która sprawia, że ten czas, który musimy poświęcać na własne potrzeby, jest ciągle niewystarczający. I w kontekście wczorajszej decyzji rządu, żadna decyzja, która administracyjnie zwiększa wynagrodzenia, a przy okazji zwiększa też podatki od pracy, tego faktu nie zmieni. Jeżeli polski rząd, co planuje pan wicepremier Morawiecki, chce podnieść oszczędności polskiego społeczeństwa i skłonności polskich przedsiębiorców do inwestycji, to jedynym znanym światu i nam sposobem na to jest po prostu obniżenie opodatkowania, o co cały czas postulujemy. Ale tak czy inaczej, rząd chce zrealizować bardzo ambitną politykę dotyczącą rodzin i z naszego kolejnego Dnia Wolności Podatkowej wynika, że bez obniżenia opodatkowania pracy, co też przedstawialiśmy w trakcie ostatniej konferencji dotyczących kosztów wychowania dzieci, nie uda się skutecznie w Polsce zrealizować cywilizacyjnej zmiany, jeżeli chodzi o politykę rodzinną. Polska rodzina żyje z pracy, a nie z zasiłków, ulg i różnego rodzaju świadczeń. Dlatego też kluczowe i krytyczne znaczenie dla powodzenia sukcesu polskiego rządu, jeżeli chodzi o zmiany w obszarze demografii, jest zwiększenie podaży miejsc pracy, a to można jedynie uczynić tym, co zrobiła wcześniej pani profesor Zyta Gilowska, obniżając składkę rentową i uzyskując ten efekt kilkuset tysięcy miejsc pracy, o czym mówimy i przypominamy. Chcielibyśmy Państwu, witam pana posła serdecznie, zapraszamy nawet na wygodne, miękkie miejsce, tak jak w Sejmie, nie wiem, czy tak są miękkie tam miejsca. Tak czy inaczej, chcieliśmy Państwu z okazji Dnia Wolności Podatkowej pokrótce przedstawić to, co rząd planuje zrobić, a co my pokazujemy, jak to zrobić w rzeczywistości, nie czekając do roku 2018. Niepokoi nas zapowiedź zmiany odłożona dopiero na rok 2018, skoro można dokonać zmiany już teraz z korzyścią i dla polskich obywateli,
i dla polskich przedsiębiorców. O ile podatki nie mogą być niższe w Polsce, bo tak twierdzą urzędnicy, którzy podpowiadają to każdemu rządowi, to my chcemy pokazać, że podatki nie muszą być tak skomplikowane i głupie. I pozwolę sobie dosłownie w ciągu nie dłużej niż kilku minut Państwu nie zabierać czasu, ale pokazać to, co prezentowaliśmy u Pana Prezydenta i ostatnio na posiedzeniu Sejmowej Komisji w polskim parlamencie. Mianowicie nie chcemy mówić już o systemie, bo Państwo znają, można powiedzieć, nasz przekaz, naszą mantrę, ale polski system podatkowy jest taki jak ten koń. Każdy widzi, jak koń wygląda i my już o tym systemie nie chcemy więcej mówić. Z naszych obserwacji, można powiedzieć, i analiz wynika, że tylko uczciwość sprawia, że polski rząd ma jeszcze jakiekolwiek podatki płacone w naszym kraju. Ale tak czy inaczej mamy sytuację, w której praca jest dzięki reformie rządu pana premiera Buzka opodatkowana aż 8 tytułami podatkowymi, które dla niepoznaki nazwano składkami. Mamy 7 składek obowiązkowych i 1 podatek PIT. Łącznie jest to 8 tytułów opodatkowujących umowy na tak zwaną umowę o pracę. Dodatkowo, żeby ten absurd pogłębić, rząd też podobne rozwiązania wprowadził dla małych przedsiębiorców i to sprawia, że tych podatków mały przedsiębiorca też ma aż 7 do zapłacenia. VAT w Polsce, co trzeba warto powiedzieć, płacą wyłącznie osoby niezamożne, bo osoby o większym statusie materialnym korzystają z różnego rodzaju własnych firm, które pozwalają ten VAT zminimalizować albo go nie zapłacić. Już w 2004 roku właśnie to, co zauważył świętej pamięci pan Krzysztof Dzierżawski, w Polsce podatników VAT według danych Ministerstwa Finansów było o 50% za dużo. Propozycja rządowa dotycząca wyrzucenia małych podatników VAT-u do 200 tysięcy potwierdza tylko dane, że oni więcej konsumują systemu VAT niż do niego wnoszą. Nie ma żadnego powodu ani budżetowego, ani policyjnego, żeby ich w tym systemie trzymać. Dlatego propozycja rządu jest konieczna i do wprowadzenia tu i teraz, a nie w 2018 roku. Tak samo kwestia CIT-u, który ciągle jest nierozwiązywalną kwadraturą koła. Jest to kompletnie nieefektywny podatek. Jeżeli rząd chce mieć z tego tytułu pieniądze, to musi zmienić podstawę opodatkowania, o czym za chwilę powiemy. Absurd, który rząd może skończyć już jutro, to jest to, co rząd premiera Buzka wprowadził, czyli opodatkowanie samego siebie. Bo rząd, wypłacając jakiekolwiek świadczenia emerytalne, społeczne, płaci podatek sam sobie, to znaczy od pieniędzy, które z budżetu wypłaca, nalicza sobie podatek, który sam sobie potrąca. Administracja tego typu aktywnością ZUS-u i innych agent pochłania miliardy, o czym później kolega Paweł Budryczyk wspomni w dalszej części naszej konferencji. Tak czy inaczej, dzisiaj mamy sytuację, w której podatki ZUS, składki, podatki to jest 40% kosztów od wynagrodzenia kosztu pracy w Polsce. To jest obciążenie, które właśnie sprawia, że mała firma, która korzysta z ulgi tak zwanej ZUS-owskiej, po 2 latach, kiedy ulga jest likwidowana, najzwyczajniej zamyka swoją działalność, bo 80% firm według badań rządowych likwiduje się po zakończeniu tej ulgi. Czyli ZUS jest tutaj barierą dla małych firm nie do przejścia i propozycja rządowa dzisiaj skłaniająca, żeby zlikwidować ten bardzo wysoki, ryczałtowy ZUS dla firm, jest właśnie elementem naszej propozycji już sprzed kilkunastu lat. CIT proponujemy, żeby był na poziomie 1%, z tego względu, że przy nominalnej stawce 19% efektywność CIT-u jest na poziomie od 0,3 do 0,8%, także jest to podatek, który jest bohaterem może mediów i salonów politycznych, ale nie pozycją w budżecie państwa poważną. Pokrótce, korekta systemu w 3 słowach.
Mamy 8 podatków na pracę dzisiaj, 4 przelewy i 2 płatników, bo i przedsiębiorca, i pracownik jest wrobiony niejako w system podatkowy. Na koniec roku musi to uwzględniać w PIT-ie, mimo że pieniądze już dawno poszły do urzędów skarbowych. Zamieniamy to na jeden podatek, w jednym przelewie jest jeden płatnik, mianowicie pracodawca. I to nie trzeba czekać do roku 2018, jeżeli słyszymy komunikat rządu, że nad tym trwają analizy i badania, to co agencje rządowe i urzędnicy robili przez ostatnie 30 lat dotyczące systemu podatkowego. Także chyba dosyć już analiz i badań, bo jesteśmy gotowi dla rządu to pokazać, zrobić i wykonać. Jest to kwestia działania, bo korzyści będą dosyć szybko widoczne, a w ostatnim roku wyborczym trudno się spodziewać, żeby rząd przeprowadził nawet taką korektę systemu, bo ona nawet nie jest, chciałem zauważyć, jakąś większą zmianą. Dla właśnie tych przedsiębiorstw, które rząd proponuje wyłączyć z systemu VAT, proponujemy właśnie, żeby to zrobiono, i to dotyczy prawie 1 miliona firm, które będą miały spokój z biurokracją, z niebywałą mitręgą związaną z rozliczaniem podatku VAT. Także tutaj 1 milion polskich przedsiębiorców i ich rodzin będzie wdzięczną grupą wyborczą, która swoją wdzięczność jest w stanie okazać na 2 sposoby, głosując przeciwko tym, którzy tego nie zrobili, i też wspierając tych, którzy to wprowadzą. Także. Natomiast dla tych mikroprzedsiębiorców 350 zł miesięcznie oraz 1,5% przychodów, ta część zmienna jest takim elementem dalej idącym niż propozycja rządowa. I staramy się posłów i polski rząd ośmielić, żeby poszedł dalej, bo to da miejsca pracy szybciej niż w fabryce Mercedesa, gdzie powstanie ich zaledwie 1,5 tysiąca. Czyli wyrzucenie 1 miliona przedsiębiorców z VAT-u, ujednolicenie stawki poniżej 20%, i trzeba zachęcić polski rząd do tego, co zrobił rząd Rumunii, który obniżył opodatkowanie VAT-u i ma z tego tytułu lepiej, a nie gorzej. Oczywiście z wyłączeniem żywności, bo najtańszym sposobem dystrybucji pomocy socjalnej jest niska stopa VAT-u, jeżeli chodzi o żywność. Także to jest lepiej niż dawać zasiłki później przez biurokrację. Tak czy inaczej, mamy zmianę podstawy opodatkowania z dochodu na przychód. Różnica, która co najmniej 2 razy zwiększą się wpływy budżetowe z tytułu dawnego CIT-u w nowym kształcie, czyli rząd ma wreszcie te pieniądze, których tak usilnie szuka na sfinansowanie 500+, a ich w tym kształcie nie dostanie. Także, a poza tym te pieniądze też posłużą na uzupełnienie luki w budżecie finansów, zwłaszcza ubezpieczeń społecznych, bo tam trzeba się liczyć z utratą części dochodów ze względu na ulżenie tym małym przedsiębiorcom. I to jest w telegraficznym skrócie nasza propozycja, która w części znalazła się w obecnych materiałach rządowych. Tak samo jak proponowana nasza, żeby na bazie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędów celnych stworzyć nową administrację podatkową, bo urzędy właśnie i celne, i ZUS są najlepszymi poborcami podatków wbrew pozorom, i ta integracja powinna się dokonać. Tak żebyśmy może nie pracowali, mam nadzieję, że będziemy pracowali krócej, ale jeżeli nie możemy pracować krócej, to przynajmniej część tego czasu, który dzisiaj tracimy na rzeczy związane z podatkami, bo w Estonii obywatele poświęcają na podatki 85 godzin rocznie, a w Polsce 272. I to jest ta skala, w której możemy zejść z tej mitręgi związanej z uciążliwością płacenia podatków w naszym kraju. Bardzo proszę pana profesora Roberta Gwiazdowskiego, który... Dziękuję bardzo. Jest jednym też z twórców tego systemu w 2003 roku, kiedy go ogłaszaliśmy i zbieraliśmy 100 tysięcy podpisów. No, musimy też powiedzieć niestety, że minister Szałamacha też był jednym z, pracował w naszym zespole. Ale odszedł przed ogłoszeniem. Czyli nie doczekał do końca. Minęło 165 dni, tak? A chłop pańszczyźniany pracował 2 dni w tygodniu na pańskim. Ale tylko przez 9 miesięcy. Zimą pańszczyzny nie uprawiał, bo nie było na czym.
Czyli on pracował 80 dni, a my dwa razy więcej. Dlaczego tak jest? No bo z jednej strony, mamy więcej wydatków państwa. No i oczywiście możemy powiedzieć, nie było autostrad, nie było szpitali. Dzisiaj to jest. Więc jest to pewne uzasadnienie wyższych podatków niż kiedyś. Problem polega tylko wyłącznie na tym, że jak pisał Jean-Baptiste Say, nie ma dobrych podatków, są tylko złe podatki. Przy czym niektóre są gorsze od innych. Każdy podatek wywołuje efekt akcyzowy. Jak coś opodatkowujemy, tego czegoś jest mniej. Jak opodatkowujemy dochód, mamy niższy dochód. Jak opodatkujemy konsumpcję, mniej skonsumujemy. Jak opodatkujemy pracę, mamy mniej pracy. Problem polega na tym, że to nie konsumpcja tworzy dochód, tylko praca. W związku z powyższym u nas ciężary podatkowe są źle rozłożone. Zawsze były. Zawsze. Ja przypomnę, że dopiero w 2014 roku, pojawił się podatek Belki jako podatek od kapitału, od zysków kapitałowych. Tak? Wcześniej go nie było. Wcześniej praca była opodatkowana 65%, a kapitał 0. Dzisiaj jest 19% opodatkowany kapitał, ale praca w dalszym ciągu opodatkowana jest znacznie, znacznie bardziej, jak wódka. Jak wódka. W związku z tym nasz system pokazuje, że to musimy zmienić. Strumienie podatkowe do budżetu państwa mogą, może inaczej, powinny i mogą płynąć inaczej. Program powtarzamy od 2004 roku, więc państwo go znacie. Natomiast dzisiaj musimy powiedzieć o pewnych nadziejach i pewnych zagrożeniach. Otóż w trakcie kampanii wyborczej okazało się, że Platforma Obywatelska postanowiła zrobić jednolity podatek, czyli skumulować PIT, NFZ i składki na ZUS. Skorzystać z naszej wcześniejszej rady, bo doradzaliśmy i pokazywaliśmy, jak to zrobić. No ale za późno. PiS w tej chwili mówi, że będzie robił to samo. Tylko, proszę państwa, istnieje pewne bardzo poważne ryzyko. Takie, mianowicie, o którym pisał niejaki dziad, który w więzieniu napisał książkę o tym, jak hodował gołębie. No i z tą hodowlą gołębi jest taki problem, bo są takie gołębie, które nie doparzają gołębic. I efekt jest taki, że z jajek się nie wykluwają młode gołąbki, tylko potem jest smród w gołębniku. Więc pomysły Platformy i PiS-u zrobienia po swojemu tego, co my proponujemy, mogą wywołać głównie taki smród, bo nie przyniosą efektu. Dlaczego nie przyniosą efektu? Dlatego, że są połowiczne, czyli niedoparzone, krótko mówiąc. Na czym polega ich połowiczność? Na tym, że owszem, podatek po stronie przedsiębiorcy ma być jeden, ale wcale nie ma być prosty, będzie skomplikowany. Po drugie, ma być w dalszym ciągu progresywny. Po trzecie, państwo będzie w dalszym ciągu dzieliło to wszystko, czyli emitowało CO2 na pracę przy rzeczach, które są nikomu do niczego niepotrzebne. Jak wspomniane opodatkowanie emerytów, rencistów, nauczycieli, pielęgniarek, bo to przecież sfera budżetowa. Nie ma najmniejszego sensu opodatkowanie świadczeń, nie ma najmniejszego sensu opodatkowanie sfery budżetowej. Dlatego, że ci, którzy dostają pensję z budżetu, dostają tę pensję z podatków płaconych przez kogoś innego. W związku z powyższym państwo już ma podatek i potem opodatkowuje część tego podatku, który przekształci się z podatku na wynagrodzenie na przykład nauczycielki lub salowej. A to się nie dzieje bezkosztowo. Na to trzeba wydać pieniądze. Te pieniądze mogły być przeznaczone na 550+. A my je wrzucamy, na przykład w system ZUS-owski. Komputerowy system informatyczny to jest jeden z najlepszych systemów informatycznych na świecie. On potrafi policzyć coś, czego nie ma. Tak? Potrafi policzyć kapitał początkowy na przykład, którego nigdy nie było. Na bazie tego systemu można stworzyć wyśmienity, funkcjonujący system poboru podatków. Ale z niewiadomych powodów, proszę państwa, Ministerstwo Finansów mówią, no dobrze, to my będziemy robić taką jednolitą administrację, ale ZUS to nie.
Dlaczego? Skoro ZUS jest do tego najlepiej przygotowany? W ZUS-ie pracuje 45 tysięcy ludzi, od nich wszystkich ZUS musi płacić składki na ZUS. To jest w cholerę pieniędzy. I ja nie jestem za tym, żeby tych pracowników ZUS-u zwolnić. Znaczy, ja jestem za tym, żeby wysłać ich na ulicę. Ale nie zwolnić. Tylko, żeby oni się zajęli efektywną kontrolą tych obszarów, gdzie mamy do czynienia z wyłudzaniem VAT-u. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w obszarach newralgicznych, łatwo je ustalić, nie tylko, że mogą, ale oni powinni być permanentnie kontrolowani. Tak? Nie wiem, czy Państwo wiecie, że na przykład jak się wwozi do Polski cysterny paliwa, to trzeba zgłosić od razu akcyzę, ale na VAT ma się 5 dni. To tą cysternę zdąży się 3 razy sprzedać w międzyczasie. W związku z czym wychodzimy do przodu, nawet jeżeli odliczyliśmy akcyzę. Tego typu bredni jest całe mnóstwo. Powiedziałem o konsumpcji, że jak coś opodatkowujemy, to tego czegoś mamy mniej, na przykład z konsumpcją. Jakie są argumenty na utrzymywanie zróżnicowanych stawek podatku konsumpcyjnego, czyli podatku VAT? No jaki? Kupiłem homara ostatnio. 5%. No jak wiadomo, tradycyjny posiłek biednych ludzi. Tak? W związku powyższym, żeby niektórzy mogli zapłacić mniej za schabowego, inni mogą mniej płacić za homara. To jest w dalszym ciągu bez sensu. Owszem, można spodziewać się, że postulowane przez nas zmiany, czyli ujednolicenie stawki podatku VAT, powoduje, że 1 milion osób, może 2 miliony, może 3 miliony osób w Polsce odczują wzrost wydatków na jedzenie. Ale to im to można zrekompensować w drodze pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. A pozostałe 35 milionów zapłaci tyle, ile się należy za homara. Albo za inne rzeczy, na które utrzymywanie niższej stawki VAT nie ma najmniejszego sensu. Notabene, ci, którzy więcej zapłacą za schabowego, zapłacą mniej za gaz, na którym tego schabowego będą smażyć. W związku z powyższym to się generalnie wyrównuje. Problem polega na tym, że w rządzie nie ma ośrodka jednego i nigdy nie było, który się na tym wszystkim zna, który czuje gospodarkę. Bo podatki są do tego, żeby państwo ściągnęło środki na finansowanie swoich własnych wydatków. I dyskusja dotyczy dwóch pól. Po pierwsze, jakie to są wydatki, których finansowanie jest uzasadnione, których nie jest uzasadnione oraz w jaki sposób i w którym momencie i na kogo nałożyć podatek, żeby te wpływy na finansowanie tych wydatków uzyskać. My nie bawimy się w politykę, w związku powyższym nie mówimy rządowi, co on ma finansować, czego ma nie finansować, no ale finansowanie niektórych rzeczy jest bezsensowne. Natomiast my mówimy, co ma opodatkować, jak i kiedy, żeby mieć na te cholerne ośmiorniczki. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Poproszę teraz pana Pawła Budrewicza i za chwilę panią Annę Gołębicką o pokazanie jednak pozytywnych przykładów związanych z płaceniem w Polsce podatków, bo to nie jest tak, że Polacy nie chcą płacić podatki, tylko chcą znać sens płacenia i to dosłownie ostatnie minuty naszej oficjalnej części konferencyjnej. Dziękuję. Dzień dobry, witam Państwa. Nawiązując do tego, co mówił przedmówca, chciałem Państwu zwrócić uwagę, że ten podatek dochodowy stosunkowo młody w historii jest o tyle zdradliwy, że kiedy oceniamy wpływy z tego podatku, kiedy rząd chwali się wpływami, pomijając już to, że nie jest do końca w stanie wyliczyć kosztów funkcjonowania administracji, w tych wpływach ma też wpływy podatków od podatków, ale proszę zwrócić uwagę, masa podatku dochodowego to jest podatek dochodowy płacony przez firmy, które żyją z zamówień publicznych, czyli dostają pieniądze z budżetu państwa, czyli z podatków. Te pieniądze zużywają na potrzeby, na koszty, ale też zarabiają na tym i za chwilę część tego podatku oddałem jako kolejny podatek. Czyli tak naprawdę obliczenie rzeczywistego poziomu wpływów podatku dochodowego jest w zasadzie niemożliwe na dzisiaj, ponieważ nikt nie jest w stanie tego sensownie wyliczyć, bo nikt nie zna kosztów przecież, jakie te firmy generują przy posiadaniu wielu źródeł, nie tylko z zamówień publicznych. Więc to jest pierwsza rzecz, która pokazuje, że mówiąc o tym
ile rząd ma wpływów z podatku dochodowego, zawsze trzeba powiedzieć, znamy kwotę brutto, ale faktycznie ile na tym w cudzysłowie rząd zarobił, nikt nie jest w stanie określić. Jeżeli chodzi o kwestię administracji podatkowej, to z badań akurat tutaj z danych, które przedstawiał kolega dr Zubelewicz, wynika, że połowa podatników podatku VAT w Polsce dostarcza około 150 milionów złotych wpływu. To są podatnicy właśnie w tej grupie do 150 tysięcy obrotów. Wobec dziesiątków miliardów, jakie są generowane z podatku VAT, to znaczy, że połowa podatników praktycznie płaci bez sensu podatek. Koszty, jakie są związane z obsługą tego podatku i po stronie przedsiębiorców, i po stronie administracji rządowej, są dużo większe niż te 150 milionów, które dla przeciętnego człowieka są to duże pieniądze. Dla budżetu to jest jakaś kropla, pół promila tego, co rząd osiąga. Dlatego gdyby na przykład chociażby zwolnić tych ludzi z tego podatku i ta administracja, która teraz rozlicza pana Kazia za każde 30 zł, a nie cysternę, która przez 5 dni krąży. Na przykład na firmy, nie na firmy, przepraszam, na ludzi, którzy zakładają fikcyjne firmy po to wyłącznie, żeby wyłudzać ten podatek, bo przecież to jest bolączką. Gdyby teraz tych ludzi z tej administracji przerzucić na walczenie z rzeczywistymi oszustami podatkowymi, byłyby z tego większe wpływy, bo wtedy można by odzyskać, nie wiem, 5, 10, kilkanaście miliardów złotych, a nie śmieszne 150 milionów złotych, które rząd nawet nie zauważy w swoich wydatkach, bo to są za małe pieniądze, żeby na nie zwrócił uwagę. Więc to pokazuje, jak absurdalny, skomplikowany, kompletnie nieefektywny jest obecny system podatkowy. To rzeczywiście, to co powiedział na początku Andrzej Sadowski, gdyby nie to, że jesteśmy generalnie uczciwymi ludźmi i chcemy mieć święty spokój i poczuwamy się do jakiejś współodpowiedzialności za nasze dobro wspólne, pewnie gdyby nie to, to by rząd w ogóle niewiele coś ściągnął z nas, bo w większości płacimy te podatki dobrowolnie. A jeżeli chodzi o małych przedsiębiorców, przede wszystkim mikroprzedsiębiorców czy pracodawców, to rzeczywiście ilość danin, jakie się płaci pod różnymi tytułami, zwłaszcza jeżeli się zatrudnia pracowników, czyli te wszystkie składki na fundusz jeden, drugi, emerytalny, wypadkowy, plus tego NFZ, podatek dochodowy, wyliczanie tego jest rzeczywiście zdolnością już z pogranicza prawie że magii, do tego trzeba mieć księgową czy kadrową, która to w stanie jest obliczyć, bo wyliczenie tych wszystkich poszczególnych małych procencików opiera się na złożonej sytuacji pracodawcy, kogo zatrudnia, z jakiego tytułu, jakie ma ryzyka, często też zależy od tego, ile jest wypadków w danej firmie, więc policzenie tego jest naprawdę sztuką dla sztuki, bo te pieniądze potem tak naprawdę lądują w jednym miejscu, bo albo idą do Skarbu Państwa bezpośrednio, do budżetu państwa, albo idą do ZUS-u, czyli do państwowej osoby prawnej, która zajmuje się zbieraniem podatku ZUS. Więc tak naprawdę dzielenie tego na tych kilka danin jest po prostu sztuką dla sztuki, zabawą dla samej zabawy, z której nic nie wynika poza tym, że jest to okazja do kontroli i do zajęcia potem przez ileś godzin przedsiębiorcy, jego księgowej, kadrowej, po to, żeby ustalić, że rzeczywiście wypłaciliśmy o, nie wiem, 50 zł za mało na jeden rachunek i teraz trzeba przejść te 50 zł na drugi, a jeszcze 20 na inny. Ten system jest, pocieszające jest to, że on jest już na tyle skomplikowany, że trudno sobie wyobrazić, żeby jeszcze mógł być bardziej skomplikowany. On może być już tylko prostszy. I to jest właśnie to, co jest istotą propozycji Centrum Adama Smitha, żeby to uprościć z korzyścią dla wszystkich, a uwolnione siły, te urzędnicze, które już są, skierować naprawdę na te obszary, na przykład właśnie wyłudzeń VAT-u, gdzie już sama ilość, powiedzmy sobie, możliwość zrobienia kontroli, czy ilość osób, która mogłaby przeglądać te podejrzane transakcje, na pewno doprowadziłaby do odzyskania nie milionów, miliardów złotych. Więc to jest tak naprawdę, można ten efekt osiągnąć z korzyścią dla podatnika, dla obywatela, dla budżetu państwa, no i ukrócić również te powiedzmy sobie, złe praktyki polegają na wyłudzaniu pieniędzy. Kryminalne. Można osiągnąć same korzyści. No jedyny koszt, to polityczny, że trzeba po prostu twardo powiedzieć, jaką się ma pomysł i przeprowadzić te zmiany, więc to, dla zobrazowania te 150 milionów, o których mówił Paweł, to rząd wydaje codziennie od północy do 3:15 rano. Żeby znać skalę. Ostatni głos pani Anny Gołębickiej, która powie państwu, że jednak jest tutaj dobra praktyka, zwłaszcza, że w tych samorządach
jest lepsze podejście gospodarskie do pieniędzy podatników i bardzo cię proszę. Ja Państwu powiem o trzech rzeczach już bardzo takich miękkich w porównaniu do moich przedmówców, a mianowicie o kurierze, Mercedesie i o pitu-pitu. Otóż tak, drodzy Państwo, jak wysyłacie przesyłkę kurierską za 10 zł, to możecie sobie sprawdzić, kiedy ona wyszła, została nadana, przyszła, kiedy będzie i gdzie jest. Jak kupujecie coś w sklepie za 100 zł, to bierzecie rachunek i patrzycie, ser, złotówka, masło 2 zł, tak, i tak dalej, i tak dalej. Jak płacicie za mieszkanie i przychodzi rachunek za 500 zł, no to widzicie, fundusz remontowy, gaz, a jak oddajecie połowę swoich zarobków, to nie macie pojęcia, gdzie one wpadają. I to jest właśnie największy problem w komunikacji między państwem a obywatelem, na tej drodze między państwem a obywatelem. Bo jeżeli kupujemy Mercedesa i sprzedawca nam mówi 250 tysięcy i mówimy, o la Boga, ale jak nam opowie, w tym Mercedesie są tam super hamulce, dzięki któremu pan przeżyje, świetne siedzenia, no to w końcu te 200 tysięcy zaczynamy, no może nie kupimy, ale zaczynamy racjonalizować, że faktycznie za coś dobrego płacimy. Jeżeli chodzi o stronę podatkową, my kompletnie nie wiemy, co dzieje się z naszymi pieniędzmi i my potwierdziliśmy to wielokrotnie w naszych badaniach. Zadawaliśmy z różnych stron pytania, żeby sprawdzić, czy Polacy wiedzą, na co te pieniądze idą, i nie wiedzą. Po prostu to jest tak skomplikowany system, że my to psychologicznie wypieramy. Po prostu tego jest tyle, że ja płacę i w ogóle już nie chcę wiedzieć, bo to jest zbyt skomplikowane. I tu Andrzej zapowiedział, że są jaskółki wróżące wiosnę w tej dziedzinie. Takimi jaskółkami są samorządy lokalne i dobrym przykładem jest samorząd miasta stołecznego Warszawy. Wyobraźcie sobie Państwo, że za kampanię 2015, właśnie kampanię Pitu-Pitu, miasto stołeczne Warszawa dostało więcej w podatkach o 70 milionów, ponieważ ponad 20 tysięcy obywateli Warszawy zdecydowało się złożyć PIT właśnie tutaj, czyli zagłosowało swoim PIT-em, bo też jak pokazują badania, ci ludzie są zadowoleni z tego, co dzieje się w tym mieście. Dobrze żyje im się w tym mieście, na bieżąco w tej komunikacji widzą inwestycje, są w stanie docenić korzyści, więc mówią tak, chcemy oddać swój podatek, chcemy zapłacić tutaj. Więc drodzy Państwo, to jest taka konkluzja. Po pierwsze musimy mieć łatwiej, a po drugie, żeby coś kupić, my musimy wiedzieć dokładnie za co płacimy i to jest kolejny postulat nasz do Państwa. I prościej, i konkretniej, i traktujmy się poważnie, tak? Czyli Państwo obywatela. Mówmy, na co to wydajemy. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję, tylko na koniec konferencji powiem, że właśnie taka metoda, którą zastosowano w Warszawie, że obywatele zapłacili te 70 milionów, cały czas występuje w gronie 100 najbogatszych Polaków, bo jak Państwo popatrzą na tą listę, to większość z nich ma rezydentury poza granicami Polski, bo tam wiedzą, za co płacą za swoje podatki bardziej efektywnie niż we własnej ojczyźnie. No i skoro Warszawa konkuruje o wpływy, to dlaczego mamy się dziwić, że Panama też konkuruje z Warszawą? I tym, jak widać, konkurencyjnym akcentem kończymy część oficjalną i zapraszamy już do tutaj indywidualnych ewentualnie pytań. Dziękujemy. Dzień dobry Państwu. Korzystamy z okazji konferencji w Centrum Adama Smitha. Poseł Jacek Wilk ma ochotę wyjaśnić pewną kwestię, która padła podczas konferencji. Moje pytanie dotyczy stawki VAT. Została ustalona w tych materiałach na 20%. Zawsze się mówiło, że taka stawka efektywna to jest około 16-17%. To znaczy przy takiej stawce można zastąpić wszystkie inne i mieć takie same wpływy. Skąd ta różnica właśnie? Skąd te 20%? Różnicy nie ma, to się nie zmieniło, bo tam założenie jest, że 20% jest stawka podstawowa, ale nadal na żywność zostaje obniżona. Czyli obniżona ta różnica, bo arytmetyka nadal jest nieubłagana, ona nadal wskazuje na taką inną średnią. Oczywiście też się zmienia w czasie, to trzeba pamiętać, że... Czyli tak efektywna stawka VAT-u w Polsce jest poniżej 20%, no to trzeba pamiętać, że mamy VAT, który jest de facto cłem, bo towary wchodzące do kraju są odslane w postaci VAT-u, ale mamy przecież eksport, który jest zwolniony z VAT-u. I jak zrobimy bilans, to się nagle okaże, że ta stawka jest tam na poziomie kilkunastu procent, a przy stawkach jeszcze tam obniżonych dodana jest jeszcze niższa. Jak uwzględnimy jeszcze skalę przestępstw związanych z podatkiem VAT, to ona efektywnie będzie jeszcze niższa, bo tak wysoka stawka VAT-u zachęca oczywiście do propozycji nie do rzucenia w różnych miejscach w Polsce, czyli
czy chce pan, pani na fakturę, czy bez. No tak, oczywiście. I to jest już taki zwrot grzecznościowy, można powiedzieć, tak jak powiedzenie komuś dzień dobry, kiedy się od razu proponuje... To jest część negocjacji cenowej po prostu. To nie jest negocjacja cenowa, tylko właśnie propozycja nie do odrzucenia i nasi obywatele z tego permanentnie korzystają. Także poza tym, tak jak zauważa profesor Modzelewski, w Polsce jest do tej pory 1,5 miliona stron, nie przepisów, stron związanych z interpretacją podatku VAT. Czyli nie da się w takim systemie efektywnie nim sterować, zarządzać, wprowadzać zmiany i uszczelniać. Trzeba go zmienić, żeby był sterowny. My mówimy o odzyskaniu przez system podatkowy sterowności. I to jest tylko korekta, a nie radykalna zmiana, którą proponujemy, prawda? Czyli najpierw niech rząd odzyska sterowność, niech wyrzuci ten milion z systemu VAT-owskiego i wtedy nagle zobaczy, że tą resztą może po prostu efektywnie zarządzać. I tu właśnie drugie moje pytanie. To kryterium mikroprzedsiębiorców, przy których jest ten podatek na poziomie 350 zł plus 1,5% przychodu, to jedynym kryterium jest to 200 tysięcy, czy to są takie kryteria jak w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej? 200 tysięcy, znaczy rząd się waha między 150 a 200, 200 byłoby lepiej. Lepiej byłoby jeszcze więcej, ale z analizy danych Ministerstwa Finansów wynika, że ten pułap 200 tysięcy, no, ten milion nie przekracza. Czyli mamy naturalną grupę nie przekraczającą poziomu 200 tysięcy, którą można jednego dnia wyrzucić. Wyrzucić z systemu. Oczywiście dzisiaj to też możliwe jest wypisanie systemu VAT, ale grozi to natychmiastową kontrolą 5 lat wstecz. No i firmy mają takie propozycje, ale są uprzedzane, że jeżeli chce się pan z tego systemu wycofać, to oczywiście ze wszystkimi represyjnymi konsekwencjami, bo oczywiście nie sposób w tym systemie tak skomplikowanym nie popełnić nieświadomie nawet jakiegoś błędu. Ja mam to podsumowanie, panie pośle. Rozumiemy, że po ukróceniu przestępczości VAT-owskiej ten stawka będzie poniżej 20%, co właśnie pan prezydent mówi. A przynajmniej taka tendencja powinna być. Bo... VAT jak najniższy, bo VAT jest podatkiem szkodliwym i to widać w konkurencji międzynarodowej, że Stany Zjednoczone, które tego podatku nie mają, zachowały lepszą konkurencyjność podatkową wobec Europy. Okay. Czuje się pan, panie pośle, usatysfakcjonowany tą odpowiedzią? Jak najbardziej. Bardzo dziękuję. Dziękuję, Mrowicz. Panie profesorze, zainteresowała mnie ta kwestia, którą pan poruszył podczas konferencji o wysłaniu urzędników ZUS-u do kontroli VAT-u. Tak, na ulicę. Jak pan to widzi w ogóle, tak mówiąc już naprawdę praktycznie? Ściągalność składki na ZUS jest wyższa niż ściągalność podatków. ZUS ma bardzo skomplikowany, bardzo drogi, ale jednak sprawnie funkcjonujący system komputerowy, na którego utrzymanie wydaje tam 750 milionów rocznie. W związku z powyższym ten system powinien być wykorzystany do tego, żeby zwiększyć efektywność ściągania wszystkich podatków. Dlatego my przyklasnęliśmy koncepcji utworzenia jednolitej administracji skarbowej, tylko całkowicie nie rozumiemy, dlaczego nie obejmuje właśnie ona ZUS-u. Tej administracji, przeciwko której w tej chwili protestują celnicy, tak? No to taki paradoks właśnie jest, że już sami poborcy podatkowi protestują przeciwko temu, co dzieje się w systemie podatkowym. Ale jeśli chodzi o połączenie tej administracji, nie ma najmniejszego powodu, żeby urzędy celne, które pobierają cła po wejściu do Unii Europejskiej w ograniczonym zakresie i które pobierają podatek akcyzowy, nie mogły być w jednej administracji z urzędami, które pobierają podatek VAT albo podatek dochodowy. Pozostawienie wydzielonych tych służb nie miało sensu. Powiedzmy sobie szczerze, w 2004 roku trzeba było to połączyć. No ale wtedy zaprotestowali celnicy, bo się bali o pracę. No stołki. Sztucznie celnikom przekazaliśmy do rozliczania akcyzę, bo skoro nie będą mieli tyle pracy przy cłach, no to przynajmniej niech coś innego robią. To jest bez sensu. To nie jest postulat likwidacji służby celnej, tylko po prostu przeniesienia jej do innej roboty. Jak byłem przewodniczącym Rady Nadzorczej ZUS-u, wrzuciłem taki pomysł, ZUSik mój widzę malutki. W ZUS-ie, piękna nazwa.
w ZUS-ie, w którym dzisiaj pracuje 45 tysięcy ludzi, do wypłaty emerytur wystarczyłoby 45 ludzi. A reszta mogłaby się skoncentrować właśnie na pracę razem z administracją skarbową przy uszczelnianiu systemu podatkowego, bo w międzyczasie wyłudzenia VAT-u wzrosły bardzo. Ja widzę urzędnika, który wędruje po ulicy i patrzy na ceny benzyny na stacji benzynowej. Jeżeli ona mu odbiega w sposób wyraźny od przeciętnej, to idzie skontrolować dlaczego. Oczywiście czasami może się wydarzyć, że jest to uzasadnione, ale przeważnie jest tak dlatego, że ktoś przywiózł tam olej opałowy albo technologiczny i sprzedaje jako napędowy. Skala wyłudzeń podatku VAT jest w tej chwili na poziomie chyba kilkudziesięciu miliardów złotych rocznie, tak? Różnie to można szacować, kilkanaście miliardów to na pewno. Czy postulat Centrum Adama Smitha doprowadziłby do istotnego obniżenia tych fałszerstw? Do obniżenia skali wyłudzeń w podatku VAT trzeba by zmienić przepisy unijne. I tak się domyślałem właśnie. Komisja Europejska zaczyna o tym przebąkiwać nieśmiało. Bo tak naprawdę głównym powodem tych wyłudzeń jest zerowa stawka VAT-u w obrocie wewnątrzwspólnotowym. Więc my nie wyeliminujemy oszustów, tak jak się nie da wyeliminować gwałcicieli, złodziei. No, w każdej populacji są jacyś bandyci. W populacji każdej są także ci, którzy korzystają nie z łoma, tylko z firmy, którą założyli nie po to, żeby prowadzić działalność gospodarczą, tylko po to, żeby VAT wyłudzić. Dziękuję za rozmowę.